Cześć, witajcie ponownie na moim filmie. Wracam z powrotem do zagadnienia pojazdu diesla z wtryskiem wodnym, czyli jeżdżenie częściowo na wodzie, bo ludzie zaczęli się do mnie tutaj dobijać, czy to ma sens, czy to naprawdę działa, czy tam faktycznie woda leci i tak dalej, że to niemożliwe, czy spalanie się zmniejsza. To chciałbym wszystkim pokazać, że naprawdę ma to sens. Pokażę, jak zredukowałem wszystko do minimum, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby funkcjonowało. Zbiorniczek dalej mamy taki, jaki był. Napięcie zasilające jest podłączone ze skrzynki, gdzie napięcie pojawia się dopiero w momencie rozruchu. Wykorzystałem najzwyklejszą pompkę, jaka jest tu ze spryskiwacza, bo całą robotę wiadomo, że robi je wtryskiwacz, który jest. Moduł do zmniejszenia napięcia, żeby można było sobie wysterować zapotrzebowanie wody w zależności od tego, ile tego chcemy. No i co jest najciekawsze, pokażę Wam jedną rzecz taką. Od kiedy było to zamontowane, mamy aktualnie zrobione, to jest proszę przebieg pojazdu, także troszkę tam parę tysięcy jest już zrobione. Spalanie, jakie było poprzednie, nie pamiętam, ale na pewno jest mniejsze, zapalimy go. Mamy zapalony pojazd, proszę bardzo. I teraz pokażę rzecz taką, jeżeli spalanie jest niskie, ja mógłbym go oszukać, wiadomo, wyresetować, zapalić, pokazać, że jest niskie, natomiast po przegazówce krótkiej to spalanie zaczęłoby drastycznie wzrastać. Natomiast jeżeli w pojeździe, w którym sobie pochodzi dłuższą chwilę nawet, my przegazówkę mu zrobimy i ten wskaźnik tutaj nam nie wzrasta, no to świadczy o tym, że po prostu to spalanie mniej więcej waha się w tych granicach, średnia taka wyszła. Więc na te kilometrów średnia taka wyszła, jak widać. Prawda jest taka, że jest to cykl jazdy mieszanej, więc przy pojeździe, który ma te 130 koni, takie spalanie w cyklu takim mieszanym uważam, że jest dobre. Robimy na przykład teścik. No i właśnie, mamy 5.1 spalanie, dobra. Wyłączę. Załączę zapłon, co by silnik nie chodził powyżej minutki, żeby nie było, że pracuje sobie niepotrzebnie. I teraz idziemy tu do wtryskiwacza, żeby pokazać. Pompka jest teraz załączona, więc teraz ja wszystkim pokażę, że ta woda naprawdę jest, się dostaje. Nie wiem, czy mi się uda jedną ręką wypiąć tak, jakbym chciał wężyk. O, udało mi się, proszę bardzo. Ta woda naprawdę leci dla niewierzących. Z takim ciśnieniem ona sobie leci, sika. Wiadomo, że to ciśnienie się zwiększa, bo tam jest tryskiwacz z dyszą zamontowaną, taką jak powinno być. Nie zdradzam celowo, chwilowo, dopóki się nikt nie odzywa do mnie konkretnie. Także możemy to zapiąć ponownie. Także ta woda sobie leci przez cały czas. Mimo, że silniczek uruchomimy. Tu słychać, silniczek bzyczy. I naprawdę te spaliny z takiego samochodu, naprawdę, proszę mi wierzyć, są o wiele mniejsze. Zrobię po raz kolejny zaraz filmik, pokażę taki, gdzie można, na którym możemy odczytać, nie gdzie można, tylko jak możemy zobaczyć te spaliny faktycznie, jakie aktualnie są. Może mnie być nie słychać, ale tradycyjnie postawię telefon, żeby widać było, że te spaliny są, jakie są o wiele mniejsze. Przygazóweczka. No i dobra, idziemy, stawiamy. Będzie widać. I obserwujcie spaliny. Więc tak to wygląda. Więcej raczej tego kurzu leci jak tego dymu. Więc tak to wygląda, tym bardziej, że pojazd nie jest nowy. Silnik ma już, wiadomo, że swoje przejechane. 547 aktualnie przebieg, to uważam, że jeszcze wcale nie jest wysoki na ten silnik, bo słupki tu są naprawdę bardzo dobre, także krytykować Forda, no można, wiadomo, za inne tam rzeczy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, naprawdę polecam montowanie tego typu rzeczy. To się naprawdę sprawdza. Wiadomo, że w nowych samochodach, jeżeli silnik komuś kuleje, czy bierze olej, no to woda niestety go nam nie wskrzesi. Natomiast jeżeli silnik mamy jeszcze w dobrej kondycji, a po prostu problemy się zaczynają tylko ze spalinami, z wtryskami, gdzieś tam, gdzie troszeczkę podlewają, to ta woda na pewno zredukuje.
No a przede wszystkim najważniejsze jest to, że powietrze, które dostaje się do kolektora, naprawdę jest chłodniejsze, jest bardziej gęste, a wiadomo, że gęste powietrze ma bardzo duży wpływ na spalanie, na zwiększenie tej temperatury w kotle. Nie dodajemy żadnych, bynajmniej z mojej strony, nie dodaję żadnych uszlachetniaczy, niczego, z tego względu, że wszystkie środki, jakie są, są niestety żrące dla aluminium, a to tak naprawdę przy tej ilości koni nie potrzeba w naszych warunkach, żeby tą moc zwiększać silnika, tylko po prostu po to, żeby gdzieś taniej, naprawdę korzystnie jeździć, żeby ten samochód mniej spalał. Także po założeniu naprawdę wtrysku takiego wodnego różnica jest naprawdę kolosalna. Tym bardziej, że widzieliście przed chwilą na przegazówce, gdzie po przegazowaniu ta ilość tego spalania nie wzrasta naprawdę. Że możemy sobie z powrotem tutaj to zamknąć. Jedną ręką się to robi wszystko kulawo. Ale niemniej jednak no, nie możemy skrytykować. Także zapraszam naprawdę, kto ma możliwość montowania sobie tego typu urządzeń. Po swojemu wiadomo, że trzeba sobie dojść w zależności od mocy silnika, żeby sobie ustawić zapotrzebowanie odpowiednie na ilość wody, jaka jest potrzebna, żeby tą mieszankę sobie wyregulować. Wiadomo, że jest to nie do końca adekwatne do temperatury zewnętrznej, jaka jest. No i kolejna sprawa to jest taka, że to tylko możemy stosować w sezonie letnim. Bo praktycznie biorąc w zimie powietrze mamy o wiele gęstsze, wilgotniejsze, czyli to się nam nie sprawdzi. Kolejna sprawa jest woda. Woda wiadomo, że jak to woda może zamarznąć w takich zimowych warunkach, a w takich warunkach ona nam no, zrobi tą pozytywną rzecz. Robiłem próby różne, dolewając na przykład części alkoholowych jakiś tam do tej substancji, zakręcałem korek, żeby nie odparowało. No wtedy tak, wtedy nie ukrywając, widać, że ta moc tego silnika, sprawność się polepszyła, była wiele większa. Natomiast ja uważam, że naprawdę nie warto stosować, a raczej zmniejszyć tą ilość spalin, czyli zwiększamy ekologię, samochody robimy bardziej ekologiczne. Także nieprawdą jest to, jak to w rządzie niektórzy twierdzą, że stare samochody trzeba wyeliminować, dlatego że one zanieczyszczają powietrze. To jest po prostu nieprawda. Także zachęcam, kto ma możliwość taką, żeby sobie coś podubać, pomontować. Jak macie jakieś pomysły ewentualnie, jak to jeszcze zmodernizować, jak to zmienić, to śmiało piszcie, będziemy rozwiązywali. Tym bardziej w pojazdach, które mają takie przebiegi, jakie mają. Możemy modernizować i robić sobie cuda, bo wiadomo, że się to sprawdza. Ja w każdym bądź razie, jak się podobał komuś film, lepszy czy gorszy, subskrypcję włączyć sobie, ja tam jakieś filmiki będę dodawał od czasu do czasu, żeby po prostu pomagać innym, żeby to miało ręce i nogi, a jak będą pytania, będę odpowiadał. Także łapka w górę, do zobaczenia, do następnego filmu. A w następnym filmie, jak będzie ktoś chciał, to na przykład wytłumaczę, po co zamontować takiego pstryczka w samochodzie, który naprawdę się przydaje, eliminuje wiele rzeczy niepotrzebnych w samochodzie. Także ma to wszystko sens. Tak samo jak i założenie jakiegoś dodatkowego termometru, który pokazuje nam aktualnie stan cieczy. A to się naprawdę sprawdza. Dobra, także jeszcze raz łapka w górę. Dziękuję i do zobaczenia na następnym filmie.